Witam Państwa ze studia redakcji miastokolbrzeg.pl. Krzysztof Pyzia z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie pierwszy raz już gości na tej kanapie. To co, książkopisarz, tak możemy powiedzieć o Tobie? To raczej chyba zajęcie dodatkowe, bo jednak podstawowe to cały czas praca w radiu. To ile już tych książek było? Ja czy jedną czytałem, ta jest druga, którą prawie przeczytałem. Trzy. Trzy. Tak. Trzy. No, okay. Tak, trzy książki. Pokora, a drugi był? Rutkowski, Pokora, Neonówka. Rutkowski, gdzieś tam. Tak, tak, teraz nowy piosenkarz, Schodząca Gwiazda, Blisko Polo. No właśnie, gdzieś słyszałem też i to jakaś tam nasza koleżanka brała udział. Tak, właśnie czytałem, tak. A Rutkowski śpiewa w stylu Stachurskiego. Tak, to taki styl jest? Tak, jest, tak wie pan, typ niepokorny, ten głos, chrypka. Okej, byłoby bardzo tandetnie niemalże zapytać, skąd pomysł na książkę, to zapytam może inaczej, czyj to był pomysł, wasz czy ich? Historia zatoczyła koło, bo dawno, dawno temu najpierw... A może inaczej, mówimy o książce, o kabarecie Neonówka, którą Krzysiek napisał, tak więc żebyśmy wiedzieli od razu o co chodzi. Skądinąd od razu powiem, że czyta się nieźle prawie do końca, ale to za chwilę o tym. Neonówka, Schody do nieba. Historia zatoczyła koło, dlatego że dawno, dawno temu ja zaproponowałem chłopakom książkę. Oni byli mocno do tego nieprzekonani, mówili, że może zastanowimy się. Po czym napisałem książkę z Wojciechem Pokorą. Książka zebrała, to takie do mnie docierały sygnały pozytywne. Książka była dobra. To bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, bo przeczytałem. Bardzo mi miło. I po tej książce to panowie zaczęli się do mnie dobijać, mówiąc, że może jednak byśmy coś zrobili, bo oni zmienili zdanie. Na co ja mówię, panowie, ale czy macie świadomość, że na książkach w Polsce się nie zarabia? To co zarobimy za to, to nawet nie będzie tyle, ile zarabiacie na jednym występie. Masz tyle zarabiam? Lepiej, nie przyznają. Lepiej niż jakaś Doda czy Marla Rodowicz panowie zarabiają. Okay. Ale panowie dalej byli nieprzekonani. Dalej do mnie dobijali, czas leciał, a w tym roku obchodzą 15-lecie. I bardzo im zależało, żeby to było takie podsumowanie ich. I w pewnym momencie przekazałem propozycję wydawnictwu Pruszyński i spółka, z którym wydałem poprzednią książkę, czyli Z pokorą przez życie. Wydawnictwo powiedziało, robimy to. I była to dość książka zrobiona w ekspresowym tempie. Dlatego, że w sobotę rano pojechałem do Wrocławia, gdzie panowie mieszkają. Stamtąd pojechaliśmy na Top Trendy do Sopotu. Po drodze rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy przez cały dzień. Też tam poczułem ten klimat kabaretowy, bo tam były wszystkie najlepsze kabarety w Polsce, bo to był akurat kabareton w ramach Top Trend. W niedzielę skończyliśmy rozmowę i bodajże o 15 wsiadłem w pociąg. Pojechałem. Nagrania przekazałem wydawnictwu, wydawnictwo spisywało nagrania. Ja w tym czasie na 2 tygodnie na urlop uciekłem, wróciłem, zostało to spisane i na podstawie tego tak naprawdę od nowa napisaliśmy książkę i założenie było bardzo proste. Żeby to nie było takie nudne czytada w stylu, tak jak właśnie pan na początku żartował, skąd pomysł na kabaret. Żeby to był taki zbiór mini żartów. I czy się udało, to nie wiem, ale takie było założenie i tak się staraliśmy to zrobić. Znaczy no, chłopaki są na pewno śmieszni, to nie budzi wątpliwości, tak? Zresztą no, ich skecze, ich program robi wrażenie tu i tam, zwłaszcza te samograje, które robią, aczkolwiek no, mają duży dystans do siebie i chyba niekoniecznie, tak jak przynajmniej ja odnoszę wrażenie z tej książki, niekoniecznie się tym przejmują. Nie, w ogóle... Mówię, zlewa taka centralna. Tak. Żarty lecą jeden drugiego, tam jest motyw przewodni, że jeden z nich, Michał Gawliński, Sianko. Najlepiej gra Siano, tak, najlepiej mi wychodzi, że drugi zawsze... To też Michał zresztą było o Michale, że on to w ogóle się wychował na wsi i usypiali go, wsadzając go do ciągnika i te wszystkie opary z ciągnika go usypiały, więc panowie mają do siebie dystans. Radek, czyli Bogu też, tam był ze wsi i czekał na telefon 2 dni przy budce telefonicznej i rzeczywiście panowie okazują tutaj ten dystans do siebie i na co dzień też są tacy. Ale powiem szczerze, podziwiam ich, bo... Żartuje się, że to jest kabaret, prawda? Można się przebrać, wyjść i rozśmieszyć publikę. Moim zdaniem wcale to nie jest takie proste. Co więcej, nie jest proste dzisiaj zapełnić całe sale, bo panowie występują w największych salach w Polsce. Na Stadionie Narodowym występowali na Torwarze. U nas w Gryficach, gdzie z tego co słyszałem, to 1000 osób blisko się mieści w tej hali gryfickiej. Też cała hala zapełniona. Niedawno wrócili ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą właśnie jak oni byli w Stanach Zjednoczonych, to kończyliśmy książkę i dzwoniłem do panów w nocy, ich budziłem, że wstawajcie, sprawdźcie, czy to jest dobrze. Więc jest jakiś tam podziw. No właśnie, a to jak długo ją pisaliście? Bo jak czyta się tę książkę, to jednak widać, że to powstawało w tam w iluś fazach.
Tak, bo rozmowy to były te dwa dni, ale później trzeba było dopracować puenty, bo tak jak mówię, założenie było takie, żeby każdy rozdział to był taki mini sketch z jakąś puentą, do tego, żeby były motywy przewodnie. I poza samą rozmową później jeszcze wszyscy wrzucaliśmy do tego wszystkiego jakieś dowcipy i puenty. Chociaż większość z nich padła w trakcie rozmowy. Więc rozmawiając, jadąc do Sopotu i później już w Sopocie, tak naprawdę to była wesoła pogawędka, która zamieniła się w mini sketch. No i byli zadowoleni z tej książki, jak potem przeczytali produkt końcowy? Tak, powiem szczerze, bardzo się tego obawiałem, bo zupełnie innym zadaniem jest sprostać wymaganiom i zadowolić jedną osobę, prawda? Tak jak pan Wojciech Pokora. A co innego, kiedy mamy ich troje. No tak, ale to... I do tego wydawcę. Pytanie jeszcze za 10 punktów, czy to ma być śmieszna książka, bo to nie jest gdzieś tam książka do końca śmieszna. Tak, no jest to książka o kabarecie Neonówka. Oczywiście można tam się śmiać, ja się przynajmniej śmieję, ale słyszałem gdzieś tam opinię, a wiesz, a ja myślałem, że tam będzie tyle śmiechu, haha. No pamiętajmy, że sketch to nie jest to samo co książka. Nie wszystkie emocje, nie wszystkie chociażby gesty da się przełożyć do książki. Bo nawet czytając skecze, które tutaj są spisane, zupełnie inne reakcje są kogoś, kto widział ten sketch i czyta, bo wtedy ma w głowie ten obraz, sobie przypomina, a zupełnie inne reakcje są kogoś, kto widzi to po raz pierwszy. Wiadomo, że trudno zrobić na 300 stronach dialog, który będzie odbijał się od dowcipu do dowcipu. Też trzeba było tutaj sprzedać pewne historie, jak chociażby... Na 300 stronach. Jak chociażby, prawda, słynną osiemnastkę, na którą pojechali i po której już nie chcieli nigdy na osiemnastkach występować, jak ojciec dowodził i podchodzi do nich i mówi: panowie, no bo mam problem, nie wiem co pierwsze, fajerwerki czy córeczce dać Lexusa. Ale to jest straszne tak naprawdę, z drugiej strony odsłaniacie zaplecze show biznesu, tak, takiego tak. kabaretu, więc przypuszczam, że te kabarety w ogóle coś takiego przerabiają, że to granie do kotleta jest miejscami cholernie żenujące. No tak, bo oni skończyli ten występ na 18 i cisza, i wstaje ojciec i brawa kur, i wszyscy ci młodzi wymuszeni wstali. Po czym konferencję, no tutaj po lewej mamy prosiaczka, gdyby ktoś chciał, a tu po prawej stoi Neonówka i można zabrać autograf. Prawie jak na nieudanym weselu, ale co jeszcze ciekawe, piszą też fajnie, znaczy piszą. Piszą, no już widać od razu, kto jest autorem książki. No niemniej jednak jest tam napisane, niech będzie tak, ich występy w seminariach bądź też u zakonnic, to mi się bardzo podobało. Tak, to jest właśnie fenomen. Że oni w ogóle dostali takie zaproszenie, tak? Tak, mnóstwo, jak są juwenalia, to połowa juwenalia, na których oni występują, to są juwenalia w seminariach duchowych. I oni się śmieją, bo zawsze jak jest niebo, to te zakonnice w pierwszym rzędzie tak się chichrają, że jakby pingwiny machały, bo biało-czerwone wszystkie tymi belonami na lewo i prawo. I to jest najlepsze, że największy dystans do tego, do tego sketchu słynnego niebo pokazują duchowni, bo są ludzie, którzy podchodzą, mówią: nabijacie się z Boga. Oni mówią: my się nie nabijamy z Boga, to jest Bogu. I duchowni mówią, że to jest świetne, dostają mnóstwo zaproszeń do seminariów. Pierwsze zresztą zaproszenie bardzo ich przerażało, no bo nie wiedzieli, jak zareagują, prawda? Cała publika wypełniona duchownymi, a tutaj Bogu Polacy się dobijają do nieba. Co tu robić? Albo Bogu Waldosznura. Tak, Bogu Waldosznura, tak. No, kto ogląda, ten wie. Ale okej, ale to, książka też wyjaśnia kilka fajnych rzeczy. Ja na przykład nie wiedziałem, jak oglądałem, a jestem dość dużym fanem Neonówki i pamiętam, jak sam ich krytykowałem. Kiedyś było takie spotkanie w Kołbrzegu, przyjechały wielkie gwiazdy kabaretu. Ja pracowałem wtedy dla Polskiego Radia i robiłem reportaż, waląc między innymi po nogach Neonówkę jak szło. I oni mieli tam wtedy takie wieśniackie trochę tam skecze o narkotykach, było tam. I pamiętam, jak największe gwiazdy polskiego kabaretu, przy czym tego kabaretu związanego z kabaretem starszych panów przede wszystkim, tak, suchej nitki na tym kabarecie nie zostawiały. Mam gdzieś nawet nagranie temu towarzyszącej, oni tego nie słyszeli, to może i dobrze, ale faktycznie tak było, że jazda była polska niesłychana. No bo co? No bo z jednej strony związali się z polityką, jadą po kościele aż miło, tak? De facto rzecz biorąc, cała pielgrzymka, która obyczajowa do końca nie jest, to więc ma teksty czy miejscami poniżej pasa, ale z drugiej strony nie śmieją się z ludzi, to śmiewają się z nas, Polaków, z przywar, które tu są, sami to zauważają. Ale do czego, do jakiego pytania dochodzę? To, że ich popularność nie przerosła chyba, tak? Oni tego nie czują, bo nie tylko, że mają z jednej strony dystans do siebie, to wiedzą też, kiedy zrobić stop, że nie przedobrzyć, tak jak piszą, że zniknęli na jakiś czas. Ja nie wiedziałem o tym, tak? Bo cały czas widziałem Neonówkę w telewizji, te kabarety, kiedy jeszcze były w miarę modne, a się okazuje, że oni urwali sobie film na 2 lata i mieli święty spokój, czy ileś tam ta przerwa trwała. Tak, w ogóle. Z kabaretami jest tak, że jak się nagra jakiś występ dla telewizji, to oni później zupełnie nie mają nad tym kontroli. Tak naprawdę są cały czas obecni w telewizji, bo nie decydują, kiedy to jest grane. I był taki moment, kiedy oni powiedzieli: stop, nie możemy wychodzić z każdej lodówki, i odmówili największej imprezy w Polsce, czyli Top Trendy, podziękowali
nie wystąpią i Opole Kabareton też nie, bo uznali, że trzeba sobie dać odpocząć i rzeczywiście przez 2 lata nie było ich w telewizji, chociaż tak jak pan redaktor zauważył, byli, no Bogu leciał cały czas, no. Ale były nagrane właśnie stare rzeczy. To jest dla mnie szok, tak, że można sobie zrobić dobrze 2 lata przerwy i powiedzieć sorry, ten. I nie pamiętam, żebym widział ich tu i tam w amfiteatrach, nie pamiętam, żebym widział Nonówkę w Kołobrzegu. Bo oni sobie robią odpoczynek, tak samo dla mnie fenomenem jest to, największy okres żniw, prawda, dla czy muzyków, czy dla kabareciarzy jest wakacje. Oni w wakacje odpoczywają, ich nie ma w wakacje. Ale to widać, skoro tyle zarabiają, mają taką markę, albo tak faktycznie są tak dobrzy. Według wielu opinii to jest jeden z najlepszych dzisiaj kabaretów. Najpopularniejszych na pewno. Ani Murmuru, ani Kabaret Moralnego Niepokoju. To jest opinia m.in. Jacka Federowicza, który też tutaj w tej książce się wypowiada. Pewnie to jest też jakieś świadome kreowanie swojego wizerunku i dozowanie swojej obecności w mediach. Bo tak jak zauważamy, 2 lata wyczuwamy, jest nas za dużo, odpuszczamy, zupełnie nas nie ma. Po czym występujemy znowu i cała sala jest zapełniona. Dla mnie naprawdę to jest wielki sukces. Bo znam inne kabarety, nie będę tutaj wymieniał nazw, znam ich menadżerów i oni mówią mi, że mają problem, bo nie mogą amfiteatru zapełnić 100-osobowego, bo ludzie nie przychodzą. Pamiętajmy, że bilety nie są tanie na kabarety. No nie są. W Gryficach chyba 60 zł kosztował bilet na Nonówkę. No właśnie. No okej, a co nie znalazło się w książce? Co nie znalazło się w książce? No, co cenzurowaliście? Kilka, wycięliście. Jeszcze było kilka skeczy, które miały się tutaj pojawić, ale po prostu już miejsca zabrakło. Baliśmy się na początku, że z tych 2 dni rozmów będzie za mało, po czym okazało się, że jest ich za dużo. I w związku z tym uznaliśmy, że wykastrujemy skecze. Aha, bo skecze wyleciały. Tak, myślałem, że było coś tam, coś ciekawego, co musiało zniknąć. Nie, nie było tutaj... Nie doczytałem jeszcze do książki, ktoś, do końca. Ktoś, kto to przeczyta, zobaczy, że tutaj nie ma cenzury, bo tutaj opowiadamy o cenzurze, która była w telewizji, gdzie panowie sobie żartują, po czym oglądają skecz tak, w telewizji i są wycięte dowcipy. Mieli kartkę i było napisane nie bać, po czym telewizja wycięła nie i wyszło, że jeb. No tak. Były też inne i oni o tym opowiadają. Poza tym też opowiadają o pewnym problemie z polityką. Przepraszam, do tego nie doszedłem. Co chcielibyście mieć napisane na nagrobkach? Michał zwyciężył. I tak dopisek u Michała na pomniku flamastrem. Żyd i gej. No właśnie, to pokazuje ich dystans, prawda? Bo nie każdy by zgodził się o takie rzeczy sobie napisać. Drugi mówi, że chciałby, żeby jego grup to była taka pozytywka, że się wkłada 2 złote i że ona gra, żeby jeszcze rodzina mogła sobie zarabiać na jego śmierci. No i do tego, żeby książkę można było w jego pomniku kupić. To nie wiem, czy się uda to zrobić. Nie wiem, kiedy oni planują do nieba iść. Może się uda. Nie ma dla nich miejsca, jednak Lucek czeka. No właśnie, Lucek czeka. A propos, wreszcie się dowiedziałem, czemu Bogu ryje, a propos kredytu we frankach. Bo się zastanawiałem, no kurczę, mają chłopaki doświadczenie, widziałem ten sketch nieocenzurowany, więc tam po prostu polewa była taka, że nie mogli do chłopaki dojść do ładu ze sobą. No już wreszcie wiadomo, tak, że Bogu po prostu miał dostać kredyt we frankach. Tak. Ciekawe, czy wziął. Bo to nie pada w książce chyba, czy dostał? Dostał. I wiem, że on tam walczy z nim dalej, z tym kredytem. No jak? No prezydent obiecał. No obiecał, a czy spełnił? No nie, tak? No przyszła Beata i powiedziała, że no sorry, no nie damy rady, a hasło było inne. No tak, no i właśnie. Panowie w skeczach, w tej książce też opowiadają o tym, że często są szufladkowani, że oni tylko atakują jedną opcję polityczną, że popierają Platformę. Co nie jest prawdą, bo chociażby sketch Barack Obama Komorowski, prawda? Nie wiem, czy pan kojarzy ten sketch. Tak, oczywiście. Ale problem polega na tym, że śmiejemy się z tych, z których śmiać się można. No są politycy, z których ciężko się śmiać. To tak? Prawda. Natomiast, no, że akurat była opcja właściwa, tak. I można było się śmiać. Dwaj bliźniacy dochodzą do władzy. Okej, no dobra, ale tak, mieliśmy Pokorę, mieliśmy Rutkowskiego, teraz jest Neonówka. To tak szczerze, to jedziecie z wydawnictwami na jakieś, nie wiem, top trendy, bo Neonówka jest akurat sławna, czy Pokora, nie wiem, przechodził na emeryturę, czy Rutkowskiego trzeba by jakoś tam odświeżyć i dobrze byłoby o nim wspomnieć. Jaki jest klucz jaki do tego, jest klucz? Że nagle przychodzicie i piszecie o kimś książkę? Przykładowo, Wojciech Pokora, bym to zatytułował tak, ocalić od zapomnienia. No. To jest aktor, legenda polskiego kina, myślę, że to można z całą pewnością powiedzieć, która zaginęła w pewnym momencie w mediach. On powiedział, że nie chce występować w mediach, zupełnie mu na tym nie zależy, chce tylko sobie występować w teatrze. I tak naprawdę w tym momencie, jeżeli nic byśmy nie zrobili, no to pewne historie na pewno w pewnym momencie by przepadły. Pan Wojciech
nie chciał dać się namówić na tę książkę, bo nie byłem pierwszy, który go namawiał, ale tak jak już przy poprzednim spotkaniu mówiłem, metodą na wnuczka udało się go namówić i udało się też, myślę, dzięki tamtej książce ocalić pewne historie od zapomnienia. Historie związane z kultowymi filmami, jak chociażby Poszukiwany, Poszukiwana, czy czasami, kiedy stało się w kolejkach w PRL-u. To wszystko udało się zachować, tym bardziej, że pewne rzeczy pan Wojciech nie pamiętał i dopiero w trakcie rozmowy mu się przypominały. No, klucz z neonówką, 15-lecie, prawda? 15 lat to rzeczywiście dla grupy kabaretowej w Polsce to jest jakiś sukces, żeby przez 15 lat gdzieś tam walczyć cały czas, utrzymywać się od pewnego momentu na topie, bo oni od kilku lat, myślę, są na topie. Jest to niebo, cały czas powstają nowe skecze, oczywiście pewnie już nic nieba nie przebije. Tak. Czemu? Jak? Nie, spokojnie. Namiot? Z pacieciaśkami? Nie, namiot jest mocny. No ale jest, poczta chociażby. Tak, poczta, tak. Są nieśmiertelne rzeczy. Tak, i panowie walczą z tym. I klucz? Tak naprawdę książki o kabaretach w Polsce do tej pory się nie ukazywały. Ukazała się książka Ani Mrumru, która była wywiadem rzeką. To jest tak naprawdę druga książka tego typu i zobaczymy, jak zareaguje rynek. O dziwo, w wydawnictwie, nawet tak zdradzając między nami, jest bardzo duże zaskoczenie, że jest taki pozytywny odzew. Wydawnictwo średnio było przekonane do tej książki, bo wychodziło z założenia, że ci, którzy chodzą na kabarety, książek nie czytają. A tu nagle się okazuje, że ta książka lepiej się sprzedaje niż książki poczytnych pisarzy, którzy dostali ogromne zaliczki przechodząc do Pruszyńskiego i ta książka przebija. No ale co, to mają wrażenie, że na kabarety głupki chodzą? No, może nie tyle głupki, co osoby, które wolą sobie włączyć taki sketch w internecie, a już nie sięgną do książki. A okazuje się, że ta książka się sprzedaje i po koncertach. Udało się też, była specjalna niedawno trasa, koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia w Polsacie. Tak, widziałem. Tak, zatytułowany tak jak książka, Schody do nieba. 3 godziny lania po prostu. No właśnie. I to też pokazuje pozycję neonówki, dlatego że to było w ramach, były takie kabarety albo kabareton na żywo. I to było co tydzień odcinek, gdzie różne kabarety występowały. A neonówka powiedziała, że oni bardzo dziękują, ale oni chętnie wystąpią z całym swoim programem. W związku z tym Polsat się zgodził i powiedział, dobra, robimy dodatkowy odcinek. Dodatkowo udało się zatytułować go tak jak książka, czyli Schody do nieba. I jeszcze książka w trakcie występu też została rozdana i mieliśmy dodatkową reklamę. No i pozytywnie, natomiast to Polsat w ramach Dobrej Zmiany chyba też zrobił dobry interes, bo przejął kabarety, tak? Który tak, przejął kabarety i kabarety wygrywają, jeżeli chodzi o oglądalność w tym paśmie. No. Przejął wszystkich, włącznie z panią reżyser tych wszystkich kabaretonów. Tak, panią Beatą Harasimowicz, która też tu się właśnie wypowiada. Co dobrego w Radiu Z? W Radiu Z wszystko... Zmieniając temat. Zmieniając temat. W Radiu Z nie ma żadnych zmian. Bardzo często pojawia się to pytanie. Pytają mnie różne osoby, jak te różne zawirowania na rynku mediów publicznych i politycznych, jaki mają wpływ na nasze radio. Odpowiadam, nie mają żadnych. To jest... My nie jesteśmy finansowani przez państwo. My jesteśmy podmiotem prywatnym i u nas jest wszystko w porządku. Nikt na nas nie wpływa. Nikt nam nie sugeruje, jaki ma być przekaz, jak ktoś teraz modnie mówi. Przekaz dnia. Tak, my robimy swoje, wkładamy szpileczki i jednym, i drugim, i nie narzekamy. Wszystko jest w porządku. W radiu. No to jeszcze nie wiemy, czy wszystko może zmienić. O, w każdej chwili różne są zmiany, jak w kalejdoskopie, prawda? Będzie dobra zmiana. Ale o Kołobrzegu pamiętamy cały czas, chociażby w prognozie pogody się pojawia. No, mówisz o Kołobrzegu, choć jak ostatnio napisałem pochodzący z Kołobrzegu czy Kołobrzeżanin, coś mi się tutaj zdarzyło, jak tam pojechali po mnie. Oj, dostało mi się równo za to, dlatego że no, nie jesteś Kołobrzeżaninem. Tak, ja jestem z Szybiatowa, ale mocno związany z Kołobrzegiem. Tutaj chodziłem do mojego ukochanego liceum, zresztą spotykamy się w dniu, kiedy będzie gala Henryki, jestem na nią zaproszony, zaraz właśnie się tam wybiorę i chętnie się zobaczę z moimi nauczycielami, tak, z dyrekcją. Tak, ja z przyjemnością wspominam te czasy. Była komitywa. Ja z dużym łezką wokół wspominam te czasy, to były bardzo dobre czasy, pewnie one też trochę wyprowadziły mnie na jakichś tam ludzi, że jestem tam dzisiaj, gdzie jestem. Było zrozumienie w szkole do moich działań, że czasem nie było mnie na lekcjach na przykład.
No już widzę tytuł, jakbyś robił wywiad rzekę z sobą. Krzysztof Pyzia, jestem tam, gdzie jestem. Jestem tam, gdzie jestem, tak. Ocalić od zapomnienia. To by było dobre. To co, kończymy chyba. A oczywiście, możesz zareklamować książkę, bo chyba nam to też nam zależy. Tak więc tak wygląda, proszę Państwa. Mam nadzieję, że w większości chyba księgarni jest dostępna. Jak to tak, jest dostępna w większości księgarni, jest w Empikach. A książkę polecają bardzo różni ludzie, od Grzegorza Markowskiego z Perfektu, po Jacka Federowicza, czy po na przykład Piotrka Żyłę. No, Piotrek Żyła, tak. To jest dobry agent. Tak, jego tak. Śmiech, naprawdę można zrobić na nim niejedną kasę, jak Kaśka Pakosińska. Tak, i zdradzę Państwu, że ten śmiech jest naturalny, bo akurat z Piotrkiem znamy się prywatnie jeszcze. Mam go w telefonie zapisanego, bo były takie czasy, jak jeszcze mało kto go znał i mam zapisanego go Piotr Żyła w nawiasie Skoczek, bo wtedy nie pamiętałem, kto to jest. I od tamtych czasów się znamy i Piotrek rzeczywiście... Śmieje się tak, poza mikrofonami też tak się śmieje. Zresztą tutaj książkę poleca, pisząc, że książka jest niezłą odskocznią. Hehehe. No tak, jak to żyła. Jak to żyła. Okej, okay, Krzysztof Pyzia zawitał do Kołobrzegu na Henryki, może dostanie Henryka. Nie wiadomo. Nie wiem, ale dla mnie nagrodą jest to, że zobaczę się i z nauczycielami, i z dyrekcją. Odwiedzę swoje, no i tutaj z widzami miasta Kołobrzeg, z panem redaktorem. Polecimy, no my to tam się na mailach się wymieniamy. Tak, tam, kontakt trzeba. Jest. Polecamy w każdym razie książkę, ja mogę Państwu polecić osobiście, bo warto poczytać, zwłaszcza na długie zimowe wieczory. Robi wrażenia, jak jeszcze dzisiaj akurat czekałem w kolejce do lekarza, można sobie odpalić skecznie, bo czas leci lepiej, proszę Państwa. Krzysztof Pyzia był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kłaniamy się Państwu.